No, 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 cośmy tu wbiliśmy. A few moments later. A few more moments later. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. I zanim zaczniemy sobie mówić o rzeczach ważnych i ważniejszych, ja tu widziałem nielegalną rzecz na tym skrzyżowaniu. Sygnalizacja świetna, dobra. Kryzys zażegnany. Natomiast mam dla Was newsa z ostatniej chwili, a mianowicie mam pogłoski takie chodzą, a mówiąc więcej, słyszałem, że miasto tutaj nasze Avizolandia Tornad zamówiła projekt przygotowawczy, ogłosiła konkurs i już wybrała wykonawcę na pomysł na podstawie projektu Projektuj i buduj naszego węzła autostradowego. Węzeł ma zawierać, pokazujemy już, wjazd autostradowy na Torondo, wjazd do tej dzielnicy, do tego skweru, wjazd do naszej głównej arterii, która jedzie przez całe miasto, tej, wjazd do autostrady, która jedzie przez całe miasto. Ponadto wjazd na nową autostradę, która tutaj już fragment został jej zbudowany w ostatnim odcinku, wjazd do naszego osiedla A i B i, jakby było tego jeszcze mało, wjazd do naszego dworca z uwzględnieniem projektów wjazdu z tej strony. Wjazd ten musi być pozostać oczywiście, ale wjazdu z autostrady z tej strony bądź z tej strony. Mogą być dwie koncepcje do projektu. Także takie nowości. Natomiast co jest jeszcze ważną rzeczą, to tutaj już jest została wprowadzona nowa autostrada, jak widzicie, fragment przynajmniej. Ponieważ tędy będzie się ciągnąć trzypasmowa autostrada łącząca Torondo, o którym właśnie przed chwilą mówiłem, z tą autostradą. No tu zatrzymują się dosyć duże zmiany. Ponadto tymczasowa organizacja ruchu, czytaj objazdy, zaczęła być już powoli wprowadzana. Jak widzimy tutaj, nasze wjazdy już wjeżdżają w tunel w tym miejscu i nasz tej drogi, które tu były autostrady przed chwilą jeszcze niedawno, do naszego wjazdu w ten rejon już zaczynają być kierowane na okrągło pojazdy przez tymczasowe punkty poboru opłat, bo akurat one tutaj będą, i wjeżdżałem tutaj wjazdami. Tu, jako ciekawostka, będzie duży 6 czy tam 8-pasmowy punkt poboru opłat, bo akurat to jest jeden z ważniejszych wjazdów. Prawdopodobnie po tej stronie będzie tak samo to wyglądać, że będą duże i prawdopodobnie stąd będzie wjazd do naszej dzielnicy. Ale tego jeszcze nie powiem Wam, bo to jeszcze nie jest pewne w 100%. Tak z ciekawości, tutaj są podwójne wjazdy. Tak, tu są podwójne. No, także ogólnie całkiem się tutaj dosyć dużo dzieje. I wtedy też nasze pociągi w tą stronę trochę bardziej zakwitną, bo będę mógł więcej tutaj puścić, będzie linia okrężna i tak dalej. Na pewno jest jedna rzecz ważna. To tutaj nie będzie miało miejsca. Jeżeli autostrada tędy będzie przejeżdżać, to ona będzie przejeżdżać tuż obok tych bloków. Więc prawdopodobnie to trzeba w ogóle przenieść, może nawet w dzisiejszym odcinku by się to udało zrobić, w ten rejon. Czyli tak, stacji meta tu nie będzie. Stacja meta będzie gdzieś pod ziemią. Nie wiem jeszcze, gdzie ją montuję. Może gdzieś tu nawet ją wpakujemy. Zobaczymy. Stacja meta będzie na pewno w innym rejonie. I nie będzie to taki jak teraz. Tylko tak, tu będzie stacja kolejowa. Tutaj będzie jeździć z naszej linii okrężnej, czyli z tej, i prawdopodobnie... Nie, stąd nie będzie żadnego toru. Także to będzie z naszej okrężnej tu wjeżdżać. Nasza okrężna to będzie w ogóle też ciekawa, ona jakoś tu będzie wjeżdżać i w ogóle. I jeszcze jedna ciekawostka, w sensie dwie ciekawostki, co się działo pomiędzy odcinkami. Mamy naszą pestkę, która ostatnio kończyła bieg w tym rejonie, ale jak widzicie, pojawiła się nowa część naszego przemysłu, a właściwie... No przemysł, no to jest pewnego rodzaju przemysł, tu jest handel oczywiście. Usługi i mamy tutaj naszą pestkę, która ma nowe przystanki, jak widzicie, jest dosyć mocno popularna. Także do tych przystanków trochę osób chodzi. Czy ja wyłączyłem? Tak, wyłączyłem sobie pieszych. Tak patrzyłem, że coś ich mało. Ponadto, jak widzicie, tu jest nowe zejścia, przejścia, dojścia i w ogóle na wszystkich naszych nowych rejonów usług i tak dalej. To jest na pewno na duży plus. Natomiast to jest najważniejsze, nasza pestka jedzie tu dalej. I tak, tu jest zejście, przejście podziemne do tego rejonu handlowego. I nie wiem, jak to będzie wyglądać po przebudowie autostrady, no bo wiadomo, projekty i tak dalej. Ale ten przystanek tutaj na pewno pozostanie i prawdopodobnie to dojście też tu będzie. Jak widzicie, to jest przejście podziemne. Ono łączy nam tutaj te po prostu części, bo nie wiem, jak to jest zrobić przejścia nadziemnego, no bo jest wiadukt.
Ponadto, jak widzimy, nasza pestka tu bardzo ładnie przejeżdża równo nad naszymi, właściwie pod naszymi tutaj torami. Nie chciałem robić tunelu, bo tunel to taki byłby nudny, a tak to wygląda naprawdę całkiem nieźle. I tu jest nowy przystanek, z którego też już ludzie korzystają i on zastąpi się metro będzie, ale w innym rejonie. W sensie metro gdzieś tutaj wstawimy, nie wiem. Tak jak mówiłem, ono gdzieś tu będzie, jeszcze nie mam pomysłów gdzie. Dzisiaj się też nad tym zastanawiam, w sensie dziś bym to rozwijał. I tu auto, oczywiście autostrady, no i nasze torowisko. Jedzie teraz całkiem ładnie prosto, zostało wyprofilowane. Z nową stacją tutaj, tej stacji nie było jeszcze w ostatnim odcinku. I też jest całkiem nieźle użytkowana, do nowych dzielnic, które tutaj powstały. Nasze rondka zostały podłączone, jak widzicie, w tym rejonie. A, czemu ja to zrobiłem podwójnie, po prostu, w sensie, jakby on nie ma znaczenia. Dobra, to sobie możemy zmniejszyć. No i jak widzicie, tutaj są też nowe drogi, nowe zjazdy tu do autostrady. Tak jak możecie myśleć, to jest tymczasowe oczywiście. Nasz węzeł kolejowy też już tutaj cały czas działa. I tu jest ciekawe, tu jest przejazd na autostradę, co prawda, jednokierunkowy na razie, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że mamy tak, stację kolejową, przejścia nadziemne, które jeszcze nie są w 100% gotowe z tego co widzę, bo na przykład, jak sobie pociągniemy tu... Podniosę oczywiście grunt, to jest najważniejsze, co mogliście już zaobserwować. Natomiast tutaj nie to, 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 o to. Trzeba stąd zdobyć wejście. Nie wiem, jakim cudem to nasi ludzie będą to robić, chce się tak chodzić, ale nie będzie. Jakby, no jak? Czekajcie, wiem jak to trzeba zrobić. Da się to w Cities oszukać grę. Tak, no akurat to chyba was nie powinno dziwić, że da się w Cities Canals dosyć łatwo oszukać. Tu sobie podnieść. Okej. I teraz on będzie twierdzić, że tu jest... aż za dobrze oszukaliśmy. Dobra, a teraz trzeba byłoby podnieść grunt na terenie całego tego obszaru. O! Pytanie, czy jak zrobię zejście stąd, to ona się podłączy. Nie. Lipa. Trochę lipa bym powiedział. Dobra, wiem co trzeba zrobić. Trzeba zrobić, żeby tylko tu było nisko. I teraz przetestujmy. Ta, no i teraz się dogadamy. No i tu mamy podłączenie. I dzięki temu mają tutaj też wejścia z tej strony. Tutaj nie będę robić, bo tutaj to akurat dużo mi zabierze te rejonów. Natomiast to zejście bym przeciągnął trochę dalej. Jeszcze. A, no tu jest w ogóle niepoprawnie wkratkowo. Ja nie mogę. Ja tu się dostosowuję i w ogóle ona jest źle poustawiana. Ciekawe. Ciekawe, kto to tak budował. Pewnie ja, ale ciekawe czemu. Dobra. To tak, to podłącz, jest nawet na dobrej wysokości. Ogólnie ta kładka jest taka wysoka, bo ona tutaj jest nad pestką i to jest łącznik z pestką tego dworca kolejowego, dlatego tak bardzo o tym teraz tutaj kręcę przy tym. Czekajcie, tu sobie zrobimy wejście, raz, dwa, na ile można i tu będzie takie, o, no i to już ma jakiś większy sens, ręce i nogi i w tym rejonie będą, nie, tu będą też sklepy. No, także tak jak tu widzicie, tak to wygląda. Jeżdżą tu już pociągi, jak widzicie. Jedna linia, która jeździła stąd już jakiś czas temu, do tego naszego, z tej stacji, właśnie teraz tutaj jedzie dalej. Co no, gdzie on jedzie dalej? A, on tutaj jedzie do tej stacji. Tak, to też pamiętam, że to jest dosyć duża, popularna linia. Także tak, on tutaj teraz jedzie tutaj. Tu z tym łącznikiem. No i tu jest jedna, a druga linia, na razie tymczasowa, bo... To jest Z kolejowe, jeśli możecie wyobrazić sobie. To jest taka prosta, jedzie bezpośrednio stąd i kończy stację na tym, ponieważ będzie w przyszłości tu wykręcać i gdzieś w te rejony dalej jechać. No i ogólnie, jak widzicie, jest tutaj dosyć ciekawe torowisko z różnymi proponowanymi już rozjazdami na przyszłość, jak pociągi mogą pojechać w jedną, w drugą. Tu jest słup, objazd dookoła słupa. Ponieważ nie miałem jak inaczej. Znaczy, jeżeli to by było, to aż się prosiło, żeby zrobić taki słup, bo to wygląda komicznie. Nie zmienicie mojego zdania, że to wygląda komicznie. A po drugie, ta autostrada prawdopodobnie będzie musiała być trochę przesunięta z racji tego, jak będzie wyglądać ten węzeł, więc na razie nad tym nie planowałem. Druga rzecz, jeszcze jedna ważna, jaka musicie wiedzieć, to jest to, iż nasze rondo to zostało przebudowane. Ale to chyba wam już pokazywałem, mi się wydaje. I wygląda teraz, znaczy tak, po pierwsze są mniejsze kotyki, po drugie lepiej jeżdżą tramwaje, bo na dole, jak sobie zejdziemy, to zobaczycie,
że mamy po prostu przystanki różne w konkretnych kierunkach. Ludzie mogą wykręcać, zjeżdżać, wjeżdżać i to jest o wiele według mnie... A, i to jest jeszcze przy okazji punkt przesiadkowy, bo tutaj ludzie sobie przechodzą pomiędzy tymi wszystkimi przystankami, się przesiadają i według mnie, no to jest całkiem niezłe. Nie robimy, przynajmniej nikt tego nie robi w Skylinesach, a to jest ważne, zawrotka. Stąd tramwaj może pojechać na górę i zawrócić i to jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład w trakcie trasy stwierdzi, a to ja już kończę zmianę i jadę do zajezdni. I my to mamy przewidziane, wtedy może pojechać tym torem. Tu dalej, on wyjeżdża i co jest zawraca. Także tak, my też myślimy o tym, co niby mogli chcieć. A, czekaj, tu już nie spoczywa ten przejazd, bo już jest tutaj ścieżka dowodowa. Jak się zastanawiam, po co ja to tu wybudowałem? Teraz już wiem, że po nic. Wcześniej to było potrzebne. Dobra, to tak, ogólnie nie dostałem waszego feedbacku a propos tego kawałka ziemi, ale jestem przekonany, że chcecie go kupić, więc kupujemy go. I mamy pełen obszar. Wszystkie 9 kafelków. Czemu jestem przekonany, że chcecie go kupić? Bo nie pozwolicie, żeby ta stacja kolejowa tak wyglądała. Jakby no come on. Ona nie może tak wyglądać. Ta jeszcze całkiem nieźle tu się wpasowała. Całkiem. Ale ta droga też tutaj nie powinna tak zawracać. Ona powinna mieć tu jakieś nowe rejony i w ogóle. I nad tym się w dzisiejszym odcinku zajmiemy. W sensie jest 10 minut już. A jeszcze parę rzeczy mam do powiedzenia. Po pierwsze, wbiliśmy kolejny poziom w tym... Oni już zaczęli faktycznie kończyć im się surowce. Niedobrze. Zaraz tym się zajmę. Najpierw zajmiemy się ładnym wydobyciem, czyli mogę postawić nasze kopatki. Jak tu nie mieści się? No nie, aż ty. Tu chyba też miałem postawić taki. A, no i tak, to możemy wyburzyć. No bo jak mamy postawić kopary, to mało mają do wydobycia. Jak tak patrzę, no na nas już. A w międzyczasie ja zerknę, co tu faktycznie się wydarzyło. Ogólnie z tego można wywnioskować, że trochę faktycznie nam się zaczęły kończyć surowce, ale to nie powód do zmartwień, przecież dobrze wiemy o tym. Dobra, zróbmy sobie tutaj tam drogę, jak właśnie mogliście zaobserwować przed chwilą, że chciałem ją tutaj wybudować. Tu może by mi weszło to przejście pod... Nie. Dobra, tak czy siak, ważne jest, żebym tutaj to po prostu zrobił połączenie. A tu możemy zrobić zejście po prostu i może też przeżyją. Nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle korzystał z tej ścieżki, to inna rzecz, ale wiecie, że zawsze jest ten ból, jak się usuwa ścieżkę, a może by ktoś z niej skorzystał, a może nie, a może kto to tam wie. Także tak, to sobie zrobimy teraz tu i też sobie, no nie, znowu za długie. One są pokaźnych tych zmiarów i tu w ogóle widzę, że całkiem nieźle będą kopać. Dobra, rozumiem, trzeba przestawić linię tramwajową. Bo tu bym sobie takie dwa postawił kroce. Dobra, to tak. To sobie wykręcimy trochę. Nasz tramwaj będzie trochę inaczej jechał. Aha. A, przestawi się przystanek. Nie chciałem go zbytnio przestawiać, ale no trudno. I teraz postawimy to. Znaczy, teraz ma się to postawić. No. Będę pod... bo one ładnie wyglądają. I nie zmienicie mojego zdania, że nie. Że nie ładnie wyglądają, bo one są po prostu... No to jest taki bełchat, tylko w Skylinesach. Dobra, i zróbmy sobie tutaj... W ogóle jakbyście się zastanawiali, czemu mój głos może trochę inaczej brzmieć, to dlatego, że ja jestem
chwilę pomniejsza z tym, które w teorii dla was było wczoraj. I trochę na niej mi zeszło gardło. A herbatka moja cytrynowa, którą przed chwilą wypiłem, jeszcze mogła nie zadziałać. Więc... no... się aktualnie stoi na wprost mnie. Ale mówię teraz do was, więc nie skorzystam z niej. Dobra, to tak, ten przystanek, wiecie co, może my sobie w ogóle przesuniemy. O, tu. I dzięki czemu trochę tu zmienimy sobie sytuację z tymi zejściami, przejściami i w ogóle. A mianowicie, tu bym zrobił sobie dojście. A, czekaj. Tu będzie dojście. Tak. Czy tu mi się uda? Uda się. Tu sobie zrobimy ścieżkę i tu będzie zejście w dół. I tu też bym sobie zrobił... Aha. Aha. Czyli trzeba zrobić najpierw, a później możemy to podłączyć. No tak, typowe skanianisy. Pomyśl zanim coś zrobisz. Tak, to mamy. I tu nasza ścieżka rowerowa, która jest dosyć mocno wykorzystywana. Wbrew pozorom. W sensie... mocno wykorzystywana. No była wykorzystywana, zanim ją tutaj zmieniłem, teraz przed chwilą mam. A to na pewno trochę zmieniło sytuację. No i powiedzcie mi, że to nie wygląda naprawdę odjechanie. No to jest to. I drugi tutaj postawimy. A, tu się zrobiła sygnalizacja świetna. Tak trochę kiepsko. Ale dobra, zaraz coś na to poradzę. Najpierw zróbmy tą drogę jeszcze tutaj. I jeszcze do jednego. Tylko czy on mi się tutaj zmieści? Jak buduję go tak, to się zmieści, tylko nasz tramwaj trzeba. Może teraz zróbmy tą drogę, będzie nie na dwukierunkowa musi być, bo najwyżej, bo inaczej surowce to nie będą. Ciężarówki nie będą mogły się pojawić po nami. Dobra, to trochę nasz tutaj tramwaj będzie bardziej się kręcić. Pytanie, czy to się zmieści. Ma linię tramwają, to mogę przestawić. Akurat to jest najmniejszy problem. Dobra, postawiam. Teraz przestawmy sobie ten nasz tramwaj. To tramwaj, który też nie wiem w sumie, czy on tyle dużo osób zabiera ze sobą, no ale... ale zawsze to tramwaj, prawda? A tramwaj jest zawsze dobrym punktem spornym, jak tramwaj do Wilanowa, który powinien powstać dawno. Jak tramwaj na Gocław, który też już powinien... no jest dużo tramwajów w Warszawie, które powinny już być, a jeszcze ich nie ma. Jak tramwaj do, na Winnicę, który bardzo długo budują. Jest dużo rzeczy, które długo budują, nie mało funduszy i w ogóle, i tak długo się wszystko projektuje, a według mnie to powinno trochę szybciej być. No ale cieszymy się, że to w ogóle powstaje. I że będzie. No ma tu sobie trochę bardziej wydolnałem ten grunt, żeby to jakoś ładnie tylko wyglądało. A no trochę tu będzie lepiej to wyglądać. Tu pomiędzy nimi na pewno. Tak, jak teraz się zastanawiam tą drogę, po prostu moglibyśmy trochę przybudować. Teraz zobaczycie, to będzie. To jest po prostu mistrzowski ruch. Dobra. No tamto oczywiście wiadomo, tam będzie się kręcić. Natomiast jak już powiedzmy, że to tak wygląda, jak wygląda. Jest całkiem zacnie. Czekaj, nie, bo coś tu się nakręciło. O! I tu po prostu zmienimy sobie wiadukty kolejowe. W sensie drogowe, jak i kolejowe. O, i stąd. Tu będzie najpierw pierwszy, który, no powiedzmy, że zjedzie z tyle. Później tu będzie kolejne dwa i tu się zjedzie. Czekajcie, ile to ma? Ile to stąd jest pięter? No, powiedzmy, że to jest wysokość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, osiem. Powiedzmy, że tak, na pierwszym byśmy zeszli 103. Czekajcie, teraz ustaw to ładnie, żeby to wyglądało tak całkiem sensownie. No to jest właśnie problem. Na drugim będzie też 3. A na drugim będzie 2 i wygląda to całkiem nieźle. Dobra, czemu tu zrobimy stop? Nie, żadnych stopów ja nie chcę i sygnalizacji świetnej też nie ma. Dobrze, to mamy dobrze zrobione. Nie wiem, jak tu będzie z tymi tramwajami, w sensie jak będę zawracać. Ale no cóż, to mnie aktualnie nie interesuje zbytnio. Chociaż w sumie, aby tu ci nie mieli problemów z zawracaniem, możemy sobie zrobić taki dojazd. O!
Jak coś tu będą zawracać. Dobra. Czy ona coś zawróci? Tak, zawróci tu. Niby to jest lepsze, że w tym miejscu zawraca, bo nam to tam wariów nie będzie spowalniać, no ale wiemy, żeby było realistycznie. No i nasze kopatki tu wyglądają całkiem komik i ładnie. Tak samo te wyglądają tutaj całkiem nieźle i tu ogólnie to całe wygląda nieźle, pomijając to, że się wydobyło już dosyć mocno. Ale już zajęło nasz poziom 5, więc ile to zadabia w sumie? Takie pytanie dosyć mocne i dobre. I jak powinno się nazywać w ogóle to? Zadabia nam to... nic nie zadabia. Może za mało przetwarzamy, albo za dużo mamy... A za mało no... Mamy za dużo kopalni, a za mało z nich zarabiamy. No to by miało sens w sumie, niestety. Wracając do tego... W ogóle jak to nasze duże frytki? O, już są na 5 poziomie, dobra. I nasze zoo chyba coś wbiło. Tak, jest na 4 poziomie. To zobaczmy, co wbiliśmy na 4 poziomie. Bo wiecie, jak ja tutaj sobie coś kręcę, zwłaszcza jak będę teraz robić ten węzeł, to tutaj wbijemy na ten ostatni poziom w naszym zoo, to tak wlatuje samowolnie. Okej, mamy jeszcze 2 obiekty. Możemy coś wodnego postawić. Ja wodne to zawsze lubiłem. One są zawsze takie ciekawe. I ogólnie na razie postawię sobie tutaj tak bez ładu te 2 obiekty wodne, bo ile miałbym ich tutaj postawić, szanuję się. Co najmniej jest 2, jak mamy dostęp do wody. Może tu jeszcze w przyszłości będzie czyć. Nie wiem, zobaczymy. Co tu jeszcze mamy? To tak, poczekajcie. Czy to mieliśmy? Wybieg dla słoni. Nie kojarzę. Czekajcie, flamingi to były słonie. Zobaczmy sobie ostatnie, które dodawałem. To jest dla bizonów, łosie i pawilon dla owadów, ptaszarnia. A, bo my chyba ostatnio na drugim poziomie, a tu już jest 4. Owadów? Nie, do tego nie mamy. No, to nie wygląda, jakbyśmy to mieli. Okej, dobra. No dobrze, to mamy coś nowego. Zawsze to dobrze. Dobra, to sobie postawimy tutaj. Ścieżki zaraz im tutaj podobimy, spokojnie. Wybieg dla słoni. To jest duże, to bym dał w środku. Tak, wiem, że słonie to lubią być w centrum uwagi. Dalej, mamy żyrafy. Żyrafy to bym gdzieś postawił. Tak, tylko nie, to trzeba postawić niestety tak na poprzek, bo jest tutaj duże zbocze, górki. I po prostu jak nie postawimy inaczej, to będzie nam trochę to wystawać. Tak będzie wystawać. No ale wiecie, o co mniej więcej chodzi. No, a tu będzie i mamy jeszcze małpiarnię. Oj. I weź tu człowieku być. I weź tu być, bądź człowiekiem. No, a tu sobie zrobimy małpiarnię. A tu z kolei sobie postawimy, żeby nie było, że jest tak pusto. Nie. Kafejki. Gdzie one są? Kafejki. To była kafejka? Nie. Tak, to jest kawiarnia. Ojej, jakie to małe jest. Te w zwykłym parku miejskim są większe? Nie, dobra. Dobra, na razie może być tyle. Teraz zróbmy tutaj im tą ścieżkę główną. Główna ścieżka powinna być taka. O. Dobra, tu sobie zejdziemy. Tak, wiem, że jeszcze to są nie są podpięte, ale to za chwilę. Ścieżka, która będzie tak. Jedna będzie o właśnie mniej więcej tak. I druga będzie stąd też właśnie iść tak nad wodą gdzieś dotąd. Tu w ogóle będą w przyszłości wyjścia z parku, dlatego ja tak na razie robię te ścieżki tak, no tak sobie po prostu. Ale już planuję mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Także tu na przykład można by zrobić przejście, dojście i do tego dojście. I stąd na pewno będzie takie o. Takie tu wzdłuż płotów, to ja zawsze lubię coś wstawiać. Tak, teraz kolejne te obiekty będą dosyć duże, więc trzeba też mieć to na uwadze. Tak, a propos. Dobra, no to tak, wydaje mi się, że na razie większość z tych naszych obiektów jest podpięta. Jest tak trochę, jakby ktoś tu wrzucił granat, ale... No cóż, tak to niestety czasami wygląda. Ale ogólnie całkiem chyba nieźle są wykorzystywane. Tak, wy nie macie wody. Wody to wy tutaj akurat jesteście faktycznie na czubku. Tu już nie sądzimy, że cokolwiek będzie budowane, dlatego nie macie wody. A prąd to trochę większy problem. Będą kable, trudno w zoo. W ogóle trzeba będzie do nich się przespacerować, to jest chyba większy problem będzie dla naszych spacerowiczów. I oczywiście jakieś drzewka. Poczekajcie, zdajmy sobie tutaj trochę tych drzewek, żeby już jakoś tam trochę podbić w naszym parku atrakcyjność, żeby ludzie faktycznie chcieli tam dojść, a nie, że a, to tam daleko, do wody, to nie, to nie chce mi się, to nie.
Dobra, tutaj doprowadzimy na razie i tak samo taki wał z drugiej strony i tu się to pociągnie. No całkiem nieźle będzie to wyglądać. Oczywiście w przyszłości, na razie to jeszcze tak wygląda sobie tak, o tak, po prostu. A w przyszłości to jak tutaj, jak przysiądę przy tym, no to tak, to będzie to. Jak już tę pestkę w ogóle tutaj jakoś dopracujemy. Dobra, teraz bym się zajął, dobra, tym się będę zajmować, wiecie co, w międzyczasie, czyli po prostu przeniosę tą stację, postawię tutaj pociągi i tak dalej, to będzie jako w następnym odcinku. Tu nasz ten łącznik tunelowy to też jeszcze na razie bym to zostawił na chwilę. Natomiast coś, co bym koniecznie teraz zrobił, to co było proponowane ogólnie w odcinkach. A, i przy okazji zmienię nazwę ZOO na Green City. Bo taka była propozycja, więc jest. Wybieg dla słoń. A, i przy okazji to jest, jak się nazywa? To jest strefa zwierząt morskich. No tak. Bardzo odjechana nazwa. Tak, a propos. Czekajcie, wiecie co? Ja tutaj nie chcę sobie takich rzeczy stawiać. Damy tu jakieś wodne atrakcje z tego miejskiego. Po prostu dorzucimy im tutaj na razie. O, taką jedną altanę. I kafejkę jakąś. No, kafejek niby za mało. Dobra, to powinno przyciągnąć nam prąd. Tak, prąd został przyciągnięty. Dobra, teraz się zajmiemy tym rejonem, bo to tak nie może wyglądać po prostu. No i na koniec tego odcinka, tak, musiałem sobie tutaj pozwolić trochę tą dzielnicę przebudować. Mam do was jedno pytanie. Co się zaraz wytłumaczę, co ja tutaj budowałem, ale jedno z pytań. W komentarzu w ostatnim filmu była propozycja, a może byśmy wybudowali kampus? I to jest bardzo dobry pomysł. Budujemy sobie jeden kampus, będzie to oczywiście kampus nie uniwersytetu i nie politechniki, to będzie humanistyczna szkoła, której nam się nie udało zbytnio rozwinąć w naszym mieście kampus. No i pytanie jest do was jedno. Gdzie budujemy? Czy budujemy gdzieś w tym rejonie, co wydaje mi się dosyć dobrą propozycją, czy budujemy w tym rejonie? Macie tutaj kolejną propozycję, w sumie może to być ankieta. Propozycja 1 i propozycja 2 macie teraz na ekranie, możecie zagłosować. Głosować można na serwerze na Discordzie, a Wizelandia, link do niego w opisie. Jestem ciekawy waszych opinii w sumie. I tam wybudujemy w kolejnym odcinku, przynajmniej zaczniemy budować kampus. Czy tam może 3 nawet gdzieś dam, nie wiem, nie kojarzę. Nie wiem, co jeszcze wymyśliłem tam. No i tak, co ważne, dodałem nasze tutaj pociągi. Mają tutaj teraz więcej stacji. I to chyba dobra propozycja.
A mianowicie, teraz jest to jedna stacja i tu w przyszłości będzie jeździć pewnie autobus. Jak kiedyś autobusy się pojawią w mieście, to będzie tam jeździć autobus. Albo, no nie, autobus tu musi być, bo trolejbus to by za daleko. No tu są już tramwaje, tu są tramwaje. No to trolejbus musiałby tu raczej być, bo autobus by miał problemy. Ponadto nowa stacja tutaj, kolejowa, bo tam, bo się tu miała być od początku, tylko się po prostu nie mieściła, z idealnym przesiadką do metra. Więc sądzę, że to akurat będzie dosyć często wychwytywane. Tak, tu są zawijasy metra i wiem, to wygląda strasznie. I nie wiem, na co na ten temat powiedzieć. Pomijając to, że może przystawię za chwilę tą stację metra, żeby trochę wyglądało logicznie, nie wiem, gdzieś tu może na przykład. Ale nad tym się jeszcze zastanowię. Ponadto zrobię tutaj nowy węzeł. Czemu tu nie postawiłem węzła tego przesiadkowego z metrem i z jednoszynówką? Może jest, byłby mniejszy, ale po co mi tu jednoszynówka i metro? On chyba jest głośniejszy nawet. Czekajcie, w sumie sprawdźmy, czy on jest głośniejszy. Ta ma hałasu 115. Zaś... Bo mało jest ogólnie węzłów kolejowych, tak a propos. Na takie dwa pociągi to powinno być więcej. No dobra. Okej. Okay. No to może on tu się pojawi. Tak to powiem. Tak to skromnie powiem, może się tu pojawi. No jak widzimy, nasze pociągi, w sensie, bo ogólnie tutaj muszą być dwa tory. Jakby ktoś... Nie, tu będą, tu będzie drugi peron, bo widzę, że idą tędy piesi, a tego na pewno nie chciałem. A tego na pewno powiem wam, że z góry nie chciałem tutaj, żeby coś takiego powstało. Więc w sumie to nie będzie złe, może jak coś takiego powstanie. No mam, tak, tu się trochę pozmieniała sygnalizacja. Czekajcie, tu sobie dodam przystanek w sumie, jak już jestem. Jak już przy tym jestem, to tu dodajmy przede wszystkim, bo tutaj są trzy linie tramwajowe. Słuchajcie, tak? To jest... Nie ma żartów tu. I nie chce mi się jedna pokazać. Czy ja ją ukryłem? Nie, no my widzimy, to jest. Tutaj tak samo nie chcą mi... O. No i teraz weźcie... Dobra. Jeden jest, drugi jest. Świetnie. Także tutaj są trzy linie z pętlami. To prawda, jedna linia robi dziwny zawijas, a mianowicie w jednym kierunku jedzie i tu robi kółeczko, a w drugim nie. Nie wiem do końca, czemu tak to wyszło, ale na razie niech tak będzie. Co prawda jest jeszcze planowane, że część, a przynajmniej prawdopodobnie wszystkie w przyszłości te tramwaje będą tu skręcać i miały faktycznie sensowny przesiadkowy węzeł z tym, ale to jeszcze będzie, w sensie jak wybuduje ten węzeł drugi. I tego raczej nie zobaczycie, bo to zrobię faktycznie pomiędzy odcinkami. Także tak, to jest planowane, żeby tutaj trochę to przebudować, ale ogólnie sądzę, że ta dzielnica całkiem nieźle. Nie ma tutaj teraz też dzielnicy metra. To jest minus... No. Także tak, czekam na wasze opinie w komentarz, w ankiecie. Oczywiście ankieta jest tylko na Discordzie, więc tylko tam możecie zagłosować. No ale jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Dobra. Tym ładnym akcentem... No, trochę tutaj zrobiliśmy. Czy dużo, to nie wiem. Jak zawsze zacząłem gadać o jednym, drugim, trzecim, czwartym i wyszło jak zawsze. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym odcinku na moim kanale. No dziś chciałem już zacząć ten kampus, ale jak pomyślałem, że w sumie możecie wybrać, gdzie chcecie, żeby on był, to może i nie jest zły pomysł. Także tak, no, rozwijamy sobie to miasto. Jak wybudujemy tam autostradę, to będę już bardziej się kierować ku zakończeniu tej serii. Ale spokojnie, coś tam jeszcze wybudujemy. Jakiś nowy stadion drugi. A zresztą, sami się możecie domyśleć, co tu Avizonosz może jeszcze wymyśleć sobie w głowie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to możecie kliknąć subskrybuj ten dzienniczek, bo wiem, że większość z was tego nie robi. Nie wiem czemu. No ja oglądam na przykład na YouTubie streamy. I w sumie też zazwyczaj nie klikam subskrybuj, ale to dlatego, że ja jestem bardzo dużo rzeczy oglądam po prostu jednorazowo. I od razu zmieniam, ale faktycznie, jeżeli jesteś tutaj już drugi, trzeci raz, no to ja klikam ten subskrybuj. Chyba, że ktoś mnie od pierwszego wejrzenia zaciekawi. Tak, to wtedy od razu daj. No tak czy siak, możecie kliknąć. No i cóż, nie mówić, do zobaczenia wkrótce. W kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!